Witam Cię w trzynastym odcinku podcastu Justyny Kwiatkowskiej. I w dzisiejszym odcinku podcastu publikuję Ci częściowo pierwszą lekcję kursu. Autentyczność, czas zwrócić się ku sobie. I możemy powiedzieć, że ten kurs właśnie jest sponsorem dzisiejszego odcinka podcastu. Zdecydowałam się opublikować tę pierwszą lekcję, nie całą, ale w tej pierwszej części ponieważ temat autentyczności bardzo mnie woła do rozwijania i do mówienia o tym szerzej, więcej, głośniej i widzę w tym głęboki sens i jaki jest to sens i dlaczego to właśnie opowiadam w tej pierwszej lekcji dlatego jeżeli w jakimś aspekcie autentyczność cię woła autentyczność swojej ok Ekspresji, bycia w swojej prawdzie, bycia poznania siebie w swojej własnej prawdzie, w swojej własnej naturze, to gorąco zachęcam Cię do odsłuchania właśnie tej części, pierwszej lekcji kursu Autentyczność. Czas Zwrócić się ku sobie. Autentyczność. Czas Zwrócić się ku sobie. Lekcja pierwsza. Witaj w pierwszej lekcji kursu Autentyczność, czas Zwrócić się ku sobie. Cały ten kurs podzieliłam na trzy etapy, które przejdziemy w podróży ku sobie, do swojej natury, do swojej prawdy. Etap pierwszy to jest oduczanie się tego, kim myślisz, że jesteś. Etap drugi to rozpoznanie swojej prawdziwej natury, a etap trzeci autentyczność w relacjach, w tym komunikacja. I z wielką wdzięcznością i radością będę Ci towarzyszyć w tym procesie, bo czuję wyraźnie, że temat autentyczności, bycia w prawdzie jest tym, czego i świat, i my potrzebujemy i to bardzo. I zanim przejdziemy dalej, chcę zrobić małą dykresję, bo akurat wczoraj zobaczyłam post na Instagramie, gdzie na jednym z profili przedstawiono badania z próbą odpowiedzi, dlaczego dzieci kłamią. I w tym badaniu zasugerowano dzieciom czego mają nie robić i zostawiono je same na chwilę w tym pomieszczeniu. I oczywiście, że większość dzieci zrobiła dokładnie to, co powiedziano im po słowie nie i zdecydowanie większość z tych dzieci potem skłamała, że tego nie zrobili. Konkluzja autorów posta była taka, że człowiek kompletnie szczery to człowiek wykluczo wykluczony ze społeczeństwa. I jak to przeczytałam, to poczułam wręcz ból. Bo widzisz, w swoim doświadczeniu świata i ludzi, w swoich wglądach, w doświadczaniu siebie, widzę, że to, co trafi ten świat, to właśnie brak prawdy między ludźmi. I twierdzę, że kryzysy, których ludzkość doświadcza, Zadziewają się właśnie przez ten brak szczerości i autentyczności. I świat potrzebuje tej szczerości na wielu poziomach, i jeśli dorośli ludzie nauczyliby się komunikować prawdę z szacunkiem i miłością do drugiego człowieka, to zamiast wykluczenia, o którym napisali autorzy posta, nastąpiłoby włączenie. Skoro większość ludzi kłamie, bo jeśli nie jesteśmy szczerzy, to jesteśmy w kłamstwie. To nie ma się co dziwić, że i politycy, i inni ludzie kłamią. A to dla mnie dowód, że ludzie działają, reagują i wchodzą w relacje z perspektywy fałszywego ja i wyuczonych mechanizmów obronnych. Oczywiście nie musisz się zgadzać z moim oglądem świata, ale skoro jesteś na tym kursie, to znaczy, że coś z autentyczności, Zawołało cię tutaj i wiem, że im więcej osób jest w prawdzie, tym to będzie miało i ma coraz większy wpływ na zmianę w naszym świecie zewnętrznym, moim, Twoim i naszym. Możemy być autentyczni tylko do poziomu, w którym znamy siebie, mamy świadomość siebie. Podróż ku sobie jest podróżą po spirali. Kiedy zobaczyłam przekrój muszli, to właśnie zobaczyłam taką spiralę. I ta spirala oznacza, że na każdym okrążeniu schodzimy głębiej i głębiej. I ta głębia zejścia zależy właśnie od poziomu spiralni, na którym obecnie jesteśmy. Dzisiaj jesteś w tym miejscu, a za jakiś czas będziesz w innym miejscu, świadomości siebie. Dlatego proszę, nie wymagaj od siebie, że od razu zanurkujesz w głębię głębi swojej natury. Wystarczy, naprawdę wystarczy, że zrobisz to nawet w 3% w trakcie tego kursu. I możesz o tym pomyśleć jak o idei procentu składanego. Kolejną przesłanką, która za tym stoi, jest właśnie to, że przez lata nauczyliśmy się właśnie operować i działać z perspektywy fałszywego ja, tego kim powinniśmy byli się stać, aby przetrwać, aby zyskać miłość i bezpieczeństwo. Kiedy w 2012 roku zdecydowałam iść za pasją i głosem serca, otwierając biznes rozwojowy i decydując, że chcę wnosić zmianę świadomościową do tego świata, pracując wtedy jako coach. Byłam w totalnej szczerości ze sobą. To była bardzo spójna ze mną decyzja i to, kim wtedy byłam. Ale byłam wtedy, można powiedzieć, zupełnie inną osobą, o innej świadomości, o innym poziomie świadomości, ni na innym poziomie spirali. Czy byłam wtedy autentyczna? Jak najbardziej. Do tego poziomu, jaki znałam wtedy siebie. Czy dzisiaj jestem zawsze w pełni autentyczna? Skłamałabym, mówiąc, że zawsze. Jednak mam świadomość dzisiaj, gdzie jeszcze włączają mi się mechanizmy obronne i w jakich sytuacjach reagują z fałszywego ja. I nawet jak w danym momencie nie mam tej świadomości, to ona za chwilę przychodzi, jak tylko jestem blisko ze sobą. Dlatego proszę, się, proszę cię. Świętuj każdy sukces, każdą zmianę w reakcji na świat zewnętrzny, który zauważasz, każde bycie ze sobą na dobre i na złe. I te 3% na teraz robią kosmiczną zmianę w życiu. Wiem, że przyzwyczajeni jesteśmy do innych standardów mierzenia sukcesów, ale ktoś je ustawił w taki sposób i miał ku temu powód. Niekoniecznie dla najwyższego dobra nas wszystkich, a do własnych zysków. Nie mam tu na myśli konkretnej osoby, widzę to jako cały system, który, który zdominował świat i można nazwać go na przykład patriarchatem. Narodziny fałszywego: Ja. Przyszliśmy na ten świat totalnie autentyczni. Kiedy popatrzysz na małe dziecko, takiego bobaska, to ono jest totalnie autentyczne i szczere. Kiedy się śmieje, to całym sobą fala radości idzie prosto z brzucha. To taka szczera i autentyczna radość i do tego zaraźliwa. Kiedy płaczę, to także całym sobą. Płaczę tak, jakby świat się kończył. Płaczę w szczerości i w prawdzie. Ale prędzej czy później słyszy i czuje złość, zniecierpliwienie idące za słowami opiekuna, nie płacz. I zaczyna się trening socjalizacji. I dziecko zaczyna zdawać sobie sprawę, że to, co czuje, to, jak to pokazuje światu w swojej ekspresji, nie jest przyjmowane i akceptowane. Zaczyna wytwarzać pierwszą warstwę maski fałszywego ja, po to, aby przetrwać, aby zyskać miłość, aby zyskać akceptację, bo bez rodzica czy opiekuna nie przeżyje. I to się dzieje zupełnie naturalnie, jeszcze. Całe pokolenia grzecznych dzieci to pokolenia osób próbujących przetrwać, przeżyć, i w związku z tym zostały nauczone, że nie mogą być takie, jakie są, aby być na tym świecie. I tutaj dotykamy paradoksu. Przychodzimy na ten świat w pełni autentyczni, wprawdzie, następnie uczymy się zakładać maski z mechanizmów obronnych, aby potem zdać sobie sprawę, że żeby rozkwitać na tym świecie w dobrostanie, potrzebujemy znowu pozdejmować to wszystko z siebie, co wytworzyliśmy, aby znowu stanąć w swojej prawdzie świadomie. Wariactwo totalne, no nie? I jak przy każdej zmianie, transformacji mamy wybór. Możemy podejść do tego procesu z powagą i ciężkością, a możemy podejść do tego z większym luzem i czułością do siebie, co oczywiście nie odejmuje powagi całej sprawy. Zachęcam cię do tego drugiego podejścia. Wtedy jest i łatwiej, i przyjemniej w podróży. A jak to zrobić? Już proponuję rozwiązanie. Po prostu zaakceptuj to, że jesteś człowiekiem. I możesz pomyśleć, że to zupełnie normalne, akceptacja swojego człowieczeństwa, ale gdyby takie było, to nie powstałby ten kurs i wiele osób nie podejmowałoby tematu bycia w prawdzie. Akceptacja bycia człowiekiem oznacza zgodę, taką wewnętrzną zgodę na popełnianie błędów, na brak perfekcjonizmu, na bycie nieidealną, nieidealnym w sobie. Z miłości, miłością jesteśmy. I także utkani jesteśmy z wielowymiaru, a ziemskie życie i doświadczenia to nie tylko światło, ale i cień życia. Nie zawsze mamy w sobie przestrzeń na radość. Czasem mamy w sobie dużo smutku. Czasem mamy w sobie i złość, i pogardę, i brak cierpliwości. I to jest zupełnie naturalne. W naturze nie zawsze świeci tylko słońce. Czasem jest burza, a czasem wichura, i wymaganie od siebie, aby w tobie zawsze tylko świeciło słońce, jest odejściem od człowieczeństwa, od swojej natury. Akceptacja na swoje różne stany jest wyrazem głębokiej miłości do siebie. Jeśli czujemy smutek i chce nam się płakać, ale mamy głos wewnętrzny, mówiący: Nie płacz, nie wolno. To już wiesz, jaki mechanizm za tym stoi. A prawda jest taka, że dzisiaj to ty i tylko ty masz odpowiedzialność tylko ty decydujesz, jakim językiem się do siebie zwracasz tylko ty masz ten wybór czy jesteś ze sobą na dobre i na złe, czy karcisz i uciszasz siebie. Dlatego w tym momencie chcę Ci przedstawić koncepcję prawdziwej idei współczucia, która mi osobiście zrewolucjonizowała podejście do siebie i do świata, i przyniosła ogrom wolności osobistej, i obudziła większe pokłady miłości do siebie, czułości, bezpieczeństwa wewnętrznego i kreatywności. I jeśli po wysłuchaniu tej części lekcji czujesz, widzisz, bądź wołacie w jakiś inny sposób zanurkowanie w temat autentyczności z moim towarzystwem właśnie w tym kursie online. To zachęcam cię do tego, żeby wejść teraz na stronę www.rozmowywszechswiatem.pl ukośnik autentyczność i tam znajdziesz wszystkie informacje i hasłem takim przewodnim tego kursu oprócz tego, że czas zwrócić się ku sobie jest to, że szkoda życia na Szkoda czasu na życie w przebraniu. Jeżeli masz ochotę odkryć swoją prawdę, właśnie w takiej formule, pracując nad poszerzaniem swojej świadomości, to bardzo serdecznie Cię zapraszam do tego kursu. Pozdrawiam Cię.